Podobno, według niektórych warszawskich taksówkarzy, kilometr ma 700 metrów. A ile metrów ma w Olsztynie? Z okazji Dnia Taksówkarza zapytaliśmy o to, czy ciężko się pracuje w Olsztynie, jakie są zalety i wady pracy taksówkarza i czy obrażają się, gdy nazywa się ich złotówami. Niektórym ludziom wydaje się, że to jest, ale fajnie, mu muzyczka na głowę nie leci. Nie wiem, czy chcieliby tak chociaż z tydzień po prostu porobić to, co ja robię. Bardzo fajnie. Ja pochwalam sobie pracę na taksówce. Jako taksówkarz jest to, ja kocham ludzi, ja lubię ludzi. I dlatego ta praca jest naprawdę bardzo fajna, sympatyczna, bo to jest praca, typowa praca z ludźmi. Kiedyś miałem taką historię. Wsiadło do mnie dwóch mężczyzn i kazali się wieźć tam w kierunku na Szczytno. Proszę pana, proszę włączyć radio. Pan nic nie słyszał, nic nie widział. Jedziemy tak gdzieś może z 15 kilometrów, a wjedzie pan tutaj kawałek do lasu. No to wie pan co, to moje włosy się uniosły w górę totalnie. Chłopcy są lepsi niż dziewczęta, bo dziewczęta już jak łykną po dwa drinki, no jest tragedia z nimi. Ja to ignoruję, mi to nie przeszkadza, że ktoś mówi na mnie złotówa czy nie złotówa. Złotówa mówią, bo bierze się złotówki, od złotówki do złotówki i tak się zarabia na życie tymi złotówkami. No. Ale mi to nie przeszkadza, że ktoś mnie nazywa złotówą, a jego, niech on powie, jak jego nazywają, jak pracuje gdzie indziej. Z koleżkami na piwko w weekend nie ma mowy, żeby wypaść. Mogę sobie wziąć, jeżeli mam poniedziałek wolny, ale koledzy pracują, nie mają czasu. To, że uciekali klienci mi z samochodu, to normalne. Fragmenty w garści zostawały i to podczas jazdy nawet. Ile metrów ma kilometr w Olsztynie? Tu się nie oszuka, bo niestety ITD siedzi nam na karku, Wydział Komunikacji siedzi nam na karku, na przykład już w tym roku to miałem chyba 3 kontrole. Postój na przykład w mojej taksówce kosztuje za minutę 60 groszy, ale kilometr jazdy kosztuje 2 złote. Teraz pytanie, czy czasami lepiej, żeby ten kilometr miał 1,5 kilometra, ale kosztował taniej, czy jedziemy ten kilometr stojąc w korku i płacąc za każdą minutę postoju w tym korku 60 groszy? Po co mi się pchać w korek, po co dzisiaj stać w korku i próbować gdzieś tam naciągnąć klienta, jak ja wolę jak najszybciej zakończyć ten kurs, wziąć pieniążki i szybko zgłosić się po następny kurs. Nie ma co narzekać, oby gorzej nie było.